Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Siła płci. Siła płci całkowicie oderwana od rzeczywistości duchowej. Brak znacznych różnic między kobietą a mężczyzną. Idąc ulicą, trudno rozpoznać kobietę od mężczyzny. Trudno zrozumieć, jak dziś ludzkie duchy głęboko upadły. Mężczyzna zniewieściał, a kobieta stała się bardzo męska. Wszystko bardzo pomieszane, sztuczne włosy, paznokcie. Operacje plastyczne zmieniają wygląd i promieniowania najbardziej właściwe dla danego człowieka ziemskiego oraz najbardziej dla danego ducha ludzkiego energetycznie. Zwyczajnie zdeformowane duchy. Całkowicie brak moralności, wstyd i pokora bez poznania przez człowieka na ziemi. Wulgaryzmy słyszy się na ulicy nagminnie. Zamiast dbać i dobierać słowa, to na ustach ludzi ziemskich co drugie słowo jest wulgarne. Zwyczajnie brak im słów. Brak szacunku do siebie to brak szacunku do innych. Bez wiedzy są o prawach Pana Stworzyciela. To prawa bez przestrzegania. Jak samemu pozostaje się bez przestrzegania praw, to innych też bez nauczenia. Lenistwo duchowe przez zakłamanie i ciemnotę rozumu tak się panoszy, iż całkowicie zatracili ludzie zdrowy rozsądek i bez potrafienia są na siebie popatrzeć poprzez prawdę. Wychodząc z domu, kobieto, popatrz do lusterka, jak wyglądasz, aby swoim wyglądem bez sprowokowania kogokolwiek do lubieżnych czynów, bo poniesiesz skutki zwrotne takiego czynu. Ponieważ twój wygląd sprowokował sytuację, która gdybyś była przyzwoicie ubrana, byłoby brak takiego wydarzenia, to twoja wina ewidentna. Prowokujesz mężczyzn zbyt kusym ubraniem, zbyt przeźroczystym. Pokazujesz swoje ciało i to jest złe. Dama jest ubrana zawsze indywidualnie, elegancko i wszystko, co powinno być zakryte dla innych, jest zakryte i to jest właściwe. Mężczyzna, wychodząc z domu, również winien popatrzeć do lusterka i wychodzić między ludzi w kompletnym odzieniu. Często się widzi mężczyzn wyłącznie w gatkach. Zapomnieli założyć spodni. Bielizna bez pasowania między ludzi to też jest prowokacja. Mamy tak się ubrać, aby pozostać bez prowokowania swoim wyglądem. To też szacunek do siebie. Siłą płci powinno skierować się w prawa Pana Stworzyciela do rozwoju siebie ducha. Ponieważ kobieta jest bardziej duchowa od mężczyzny, to i większe możliwości odbioru, to wzór czystości, pokora do Pana Stworzyciela ma być przykładem dla całej swojej ziemskiej rodziny. A dziś kierujecie się w rozumowe żądze seksu bez miłości duchowej, bez uczucia, oparte wyłącznie o ciemności. Akt seksu oparty o żądze płytkich, rozumowych doznań cielesnych, blokujących prawdziwy swój talent duchowy, potrzebny do prawidłowego rozwoju ducha na ziemi. Siła płci to siła wolnego ducha, panującego nad swoim pojazdem. Ciało jest narzędziem dla ducha, ducha żyjącego w prawach Pana Stworzyciela, dążącego do wzniosłego celu i powrotu do domu ducha, do poziomu duchowo-istotnego. A wam się pomieszały pojęcia płci z narządami płciowymi i staliście się niewolnikami rząd seksu. Ciągle brak wam wiedzy na temat siły płci i rozwoju duchowego, podstawowej wiedzy
duchowej. Pozostaliście na poziomie płytkich, powierzchownych odczuć ciała ziemskiego poprzez rozum. Tu potrzeba uczuć duchowych na poziomie serca, miłości duchowej. Wtedy zrozumiecie, co to uczucia i duchowość.